impreza przednia, no ale jak piątek, tak jak mówimy, weekendu początek, to wiesz co, mam jeden pomysł. Tak jest mówione, że Kamil Bortniczuk brał udział, to może zadzwonimy do posła Bortniczuka, co ty myślisz? No próbujmy. No to proszę państwa, zobaczymy, czy poseł odbierze. Późny wieczór. Zobaczymy, czy nie imprezuje. Może właśnie poseł nie na imprezie. Uwaga, zaraz zobaczymy. Sprawdzimy w takim razie. Daję na głośnik. Dźwięk jest. Dźwięk jest. Jest szansa. Tak słucham. Halo, halo, o? Czy tu poseł Kamil Bortniczuk? Witamy panie pośle. Halo, dobry wieczór, tak? Witamy, Adrian Borecki, Monika Borkowska, Jan Nożyczkowski, program Piachem w trybie Telewizja Republika. Panie pośle, przed chwilą oglądaliśmy, no i tutaj Super Ekspres donosi, że był pan na imprezie w Sejmie. Czy pan to potwierdza, że w tym tygodniu się działo, jeżeli chodzi o hotel sejmowy? No to tak, to konkretnie jednego dnia, no nie zamierzam się tego wypierać, rzeczywiście trafiłem na taką imprezę, gdzie śpiewano, kierując się znaną Maksymą Johanna Wolfganga von Goethego, gdzie słyszysz śpiew tam, idź tam. Dobra, ale się do tego Brauna także śpiewali. To co tam się działo? Niech pan poseł trochę szczegółów zdradzi, trochę kulis. No absolutnie nic nadzwyczajnego, a jeżeli państwo szukacie osobowych źródeł informacji, to trafiliście na przedstawiciela nie tej partii. No, proszę szukać dalej i dzwonić do innych kolegów. Proszę tylko powiedzieć, czy impreza się udała. Już nie będziemy męczyć. Zdecydowanie się udała, aczkolwiek w przyszłości będę namawiał kolegów, żeby tak głośne imprezy jednak organizować w takich godzinach, które nie będą budziły później tylu kontrowersji. A to, że w Sejmie imprezy się odbywają, to jest absolutnie naturalne. Proszę zwrócić uwagę chociażby na to, że jest nas 460 posłów. No, Dariusz Matecki na Eurowizję, piszą nasi widzowie. Myślę, że mógłby osiągnąć lepszy wynik niż nie jeden nasz. To panie pośle, kończymy już, nie męczymy. Udanego weekendu panu życzymy. Dokładnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.